Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trwamy w naszych wielkopostnych rozważaniach. Ksiądz Marek Żmijewski, pozdrawiam bardzo serdecznie z naszego diecezjalnego Centrum Ewangelizacji w Ostrowi Mazowieckiej. Nasze głowy zostały posypane popiołem. Dzisiaj 18 lutego, jesteśmy jeden dzień po Środzie Popielcowej. Chcemy dzisiaj, patrząc na Ewangelię, którą daje nam Kościół, zastanowić się, co zrobić, kiedy jako człowiek jestem odrzucany. Zobaczmy, co w tym temacie mówi dzisiejsza Ewangelia. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Potem powiedział: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszych, wyższych kapłanów i nauczycieli pisma. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Do wszystkich zaś mówił: Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech codziennie bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce ocalić swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, ten je ocali. Jaka z tego korzyść dla człowieka, jeśli zdobędzie cały świat, a siebie samego zatraci albo skrzywdzi? Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, kiedy przybędzie w chwale swojej Ojca i świętych aniołów. Kiedy słyszymy tę Ewangelię, widzimy, że odrzucenie jest taką nieodzowną częścią życia. Każdy z nas może go doświadczyć. Jezus również w swoim życiu, wiemy dobrze, że doświadczał takiego odrzucenia, bo widzimy to nawet po sobie, że ktoś nie zaprosi cię na urodziny, może komuś zakończył się związek, może ktoś nie akceptuje twojego stylu życia, twojej pobożności, ktoś może nie akceptować twojego wyglądu, wartości, jakie wyznajesz. Można rzec, życie. Tak czasem się zdarza. Oczywiście nikt tego nie lubi, bo każdy z nas pragnie, tak wewnętrznie pragnie być akceptowanym, kochanym. I dzisiaj słyszymy wyraźnie w tej Ewangelii: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Myślę, że u początku takiego naszego Wielkiego Postu jest to bardzo znaczące wezwanie, bo warto stracić coś, aby zyskać. Ale bardzo często potrzeba na to dużo cierpliwości i czasu. Zobaczmy, kochani, że lęk przed odrzuceniem jest często związany z takim niskim poczuciem własnej wartości. I pytamy dzisiaj, dlaczego jesteś odrzucany? Pierwszym powodem może być to, że na przykład czynisz zło. Ludzie zaczynają się ciebie bać. Ale to jest też smutne, że zło ma to do siebie, że bardzo szybko znajduje swoje poparcie w świecie i wiele złych czynów znajduje swoich orędowników. Ale też bardzo często możesz być odrzucany przez to, że jesteś po prostu dobrym człowiekiem. Za twoje wartości, za wiarę, którą wyznajesz, po prostu możesz być odrzucony za Jezusa, który jest dla ciebie cenny, który jest dla ciebie drogi. I wielu może tego nie akceptować. Ale dzisiaj chcemy, patrząc na Boga i widząc, jak wiele czyni dla nas, jak bardzo jesteśmy drodzy w Jego oczach, nie chcemy dać się wkręcić w takie poczucie winy, w jakiś wstyd, złość, lęk z powodu swojej wrażliwości na odrzucenie. Bardzo często to poczucie odrzucenia, w które się tak wkręcamy po ludzku, może powodować nasze złe samopoczucie, bardzo mocno może je pogorszyć. Jeśli nie dasz sobie prawa do swoich emocji, bo zamiast myśleć cały czas, gdzieś zadręczając się, jak ja mogę taki być, jak mogę tak postępować, dlaczego jestem taki nie inny, dlaczego wciąż czuję się inny albo czegoś nie potrafię, dlaczego robię wiele rzeczy inaczej niż chce tego świat. Takie myśli mogą nas zadręczyć. A dzisiaj Jezus też wskazuje na tę sprawiedliwość. On chce, abyśmy potrafili, patrząc na Niego z nadzieją, wziąć ten krzyż, bo odrzucenie bardzo często może być tym krzyżem, i ponieść go razem z Nim. I to też rodzi się w takim naszym pozytywnym patrzeniu na świat. To się rodzi też w takim pozytywnym spojrzeniu na siebie. Bo w naszym myśleniu możemy gdzieś tam poszukać tej drogi, że tej nadziei, przecież ciągle nad sobą pracuję. Może ktoś widzi, że jest lepiej niż kiedyś.
robię co mogę. I bardzo też bardzo ważnym, myślę, takim spojrzeniem jest to, że to poczucie, że z Panem Bogiem naprawdę dam radę. Kochani, mając poczucie własnej wartości, mając w sercu wiarę, masz pewność, że jesteś w dobrych rękach. Jesteś synem, córką Boga i taką, takim Cię stworzył. Dlatego nie chcę, aby świat nadawał sens mojemu życiu, ale pragnę, by sensem mojego życia był Bóg. I ten, który kocha, jest moim stwórcą i ja chcę widzieć świat, chcę widzieć swoje życie Jego oczami. Do tego chcemy dążyć w tym Wielkim Poście i dzisiaj do takiej refleksji Bóg bardzo serdecznie zaprasza, bo to odrzucenie może być czasem gdzieś zakorzenione bardzo mocno w Twoim sercu, bo możesz czegoś w sobie nie akceptować, a może totalnie nie wierzysz w siebie, może nie wierzysz nawet w to, że ktoś może Ciebie zaakceptować właśnie takim, jakim jesteś. I to odrzucenie często bardziej jest w Tobie niż płynie z zewnętrznego świata. Bóg pozwala nam dzisiaj dokonać świadomego wyboru, ale też przypomina jego konsekwencje. Wiemy, że w życie człowieka wpisana jest wieczność, a czas Wielkiego Postu to wysiłek duchowy, a jednocześnie czas ogromnej radości, bo przecież przez pokutę, umartwienie powracamy do Boga, który jest miłością. Co zrobić, kiedy jestem odrzucany? Wracaj do Boga. On jest miłością, On bardzo Cię kocha, a czas postu bardzo mocno temu sprzyja. Być może kolejna droga krzyżowa, czy gorzkie żale, które przeżyjesz, być może kolejna Eucharystia, na którą Cię Bóg zaprasza, czy głęboka spowiedź pokaże Ci tę wartość i piękno Twojego życia, które sprawią, że żadne odrzucenie, które bardzo często płynie ze świata, nie będzie przodować w Twoim życiu, jeżeli na pierwszym miejscu będzie Bóg. Powalczmy o to. Niech ten dzisiejszy dzień będzie wyrazem troski i modlitwy, by Bóg pozostawał na pierwszym miejscu. Bo naprawdę z miłości Bóg jest w stanie zrobić wszystko. Powodzenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.